dzisiaj trafia na wokandę sprawa internetu. Został oskarżony o zły wpływ na ludzi od momentu pojawienia się go na świecie. Proszę oskarżonego o podanie swoich danych. Nazywam się Internet. Jestem ogólnoświatowym systemem połączeń między komputerami, określanym również jako sieć. Z moją pomocą można w bardzo łatwy sposób i szybki sposób znaleźć wiele informacji na różne tematy. Ponadto moi użytkownicy mają możliwość dzielenia się informacjami między sobą. Dotyczy to zarówno tej tekstowej, jak i multimedialnej, na przykład film lub audio. Dzięki mnie można zrobić zakupy online. Jestem też idealnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza teraz, kiedy nie można wyjść z domu. Wysoki sądzie, zupełnie nie rozumiem, dlaczego występuję tu w roli oskarżonego. Powołuję na świadka panią Halinę. Nazywam się Halina Przydatna. Mam 90 lat. Przez ten oto tu internet moje wnuki prawie mnie nie odwiedzają. Wysyłają tylko jakieś SMS-y i MMS-y. Z okazji dnia babci wstawili post na Facebooka, a ja nawet tak konta nie mam. Kiedyś przychodzili na obiad, ciasteczka, a teraz siedzą tylko przed tymi monitorami i grają. A Stasi też zupełnie się zatracił w tych grach. A szkoda gadać naprawdę. I to wszystko przez ten oto tu internet. Czy obrona ma pytanie do świadka? Tak, proszę powiedzieć, czy korzysta pani z internetu? No czasem tak, ale to jak muszę się zarejestrować do lekarza, ale... Nie mam więcej pytań do świadka. Powołuję na świadka Zosię Nowak. Dzień dobry, nazywam się Zosia Nowak, jestem uczennicą 8 klasy w Szczytnie. Przez ten internet mam obniżone oceny i zachowanie na pierwsze półrocze. Jak to możliwe? Proszę nam to wyjaśnić. Proszę bardzo, podczas zdalnego nauczania często korzystam z internetu. Mimo iż często przepisuję zadania, dalej dostaję trójki. Skąd u ciebie obniżona ocena zachowania? Na grupie klasowej Remek skrytykował moją pracę na plastykę. Stwierdził, że tło wyszło za ciemne. No to mu nawtykałam grubasowi jednemu, bo mnie wkurzył. Ale no oczywiście dowiedziała się wychowawczyni i obniża mi ocenę. Chociaż patrząc na to teraz chyba trochę przesadziłam, bo naprawdę za ciemne wyszło. Nie mam więcej pytań do świadka. Powołuję na świadka pana Zenona Bogackiego. Przez ten cały internet okradziono mi dom. Wyjechałem na wakacje, wracam, a tu wszystkie drogocenne przedmioty wyniesione. Policja powiedziała, że to przez Facebooka. Poza tym złodziej szedł na moje konto w banku i wyczyścił je do zera. Czyli gdyby nie internet, nie zostałbym okradziony. W profilu Facebooka pochwalił się pan, że wyjeżdża na wakacje? Oczywiście. Niech wszyscy wiedzą, że stać mnie na urlop w Hiszpanii. To już wiemy, skąd złodziej wiedział, że nie ma domowników i można bez przeszkód splądrować dom. Czy w swojej firmie korzysta pan z internetu? No tak, reklamuję swoją firmę przez internet. Nie mam więcej pytań do świadka. Sąd z uwagą wysłuchał zeznań wszystkich świadków. Jednak przed wydaniem wyroku proszę o zabranie głosu przez oskarżyciela i obrońcę. Najpierw głos ma oskarżyciel. Oskarżam internet o następujące zło. Po pierwsze, w internecie obok wiarygodnych, rzetelnych i aktualnych informacji pojawiają się również fałszywe. Wypowiadają się osoby, które nie są specjalistami w danej dziedzinie. Po drugie, internet może uzależnić. Osoba uzależniona spędza przed komputerem wiele godzin dziennie. Zamyka się w swoim własnym komputerowym świecie i traci kontakt z najbliższymi. Po trzecie, istnieje ryzyko włamania się hakerów do komputera. Jest to zagrożenie nie tylko dla samego komputera, ale także dla danych, które są tam przechowywane. Po czwarte, publikowane w sieci internetowej treści mogą być niebezpieczne, deprawujące lub społecznie szkodliwe, niezgodne z obowiązującymi prawami, obrażające czyjeś poglądy i uczucia. Wnioskuję, żeby uznać internet za winnego i odizolować go od społeczeństwa. Głos ma obrona.
Dzięki internetowi w bardzo łatwy i szybki sposób można znaleźć wiele informacji na różne tematy. Za pośrednictwem łącza online internauci mają możliwość szybkiego i łatwego kontaktu z bliskimi na odległość. Sieć internetowa jest idealnym sposobem spędzenia wolnego czasu, kiedy nie możemy wyjść z domu, na przykład podczas choroby lub pandemii. Umożliwia nam rozrywkę na różnym poziomie, dostosowaną dla każdego. Internet jest doskonałym narzędziem do reklamowania swoich umiejętności czy swojego biznesu, począwszy od strony internetowej i bloga, poprzez linki sponsorowane, mailing reklamowy, a skończywszy na mediach społecznościowych. Uważam, że internet jest niewinny. Sąd wnikliwie zapoznał się z materiałem dowodowym. Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów za i przeciw, sąd uznaje oskarżonego za niewinnego. Jest on tylko narzędziem i to na nas, użytkownikach, spoczywa odpowiedzialność, w jaki sposób z niego korzystamy. Jeśli robimy to nierozważnie czy bez umiarkowania, spotykają nas złe rzeczy. Jeśli jednak korzystamy z niego rozsądnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i właściwie gospodarując swoim czasem, możemy znaleźć w internecie nieocenioną pomoc w nauce, pracy, a także dobrą rozrywkę i sposób komunikacji z tymi, których nie możemy spotkać osobiście. Sąd zamyka rozprawę.